Tematem mojego wystąpienia będzie e-nauczanie w medycynie. Plan, definicja e-nauczania, model e-nauczania, mieszany model nauczania, wreszcie formy wykorzystania internetu w kształceniu medycznym. I będę tu mówił o symulacjach komputerowych i rzeczywistości wirtualnej, o wykładach, ćwiczeniach i podręcznikach medycznych w internecie, o egzaminach testowych i o wirtualnych konferencjach. Następnie omówię aspekty pedagogiczne, psychologiczne i emocjonalne e-nauczania w medycynie. Podam przykład Międzynarodowej Wirtualnej Szkoły Medycznej, która nazywa się IVMEDS, i na zakończenie wnioski. Definicja e-nauczania. Nauczanie jest to nauczanie przy wykorzystaniu sieci internet. Termin obejmuje szeroki zakres programów i procesów, takich jak nauczanie wykorzystujące przeglądarki i nauczanie wspomagane komputerowo, wreszcie również klasy wirtualną i cyfrową współpracę. Model systemu e-nauczania. Myślę, że ten model był omawiany już w wielu prezentacjach. Ograniczę się do stwierdzenia, że to są przede wszystkim elementy tego systemu. To są ludzie, nauczyciele i studenci. Wreszcie drugi element to są materiały szkoleniowe i kursy, i wreszcie platforma szkoleniowa, czyli Learning Management System. Jeśli chodzi o medycynę, to szczególnie istotny jest model mieszany ze zrozumiałych względów, który łączy w sobie e-nauczanie, wybiera jakby najlepsze elementy tego e-nauczania i również połączenie z zajęciami klinicznymi, bez których po prostu w czasie studiów medycznych obyć się nie można. Jeśli chodzi o wykorzystanie internetu, to tak jak wspomniałem już, mamy tutaj symulacje komputerowe i rzeczywistość wirtualną, udostępnianie wykładów, podręczników i pism, organizację kursów ustawicznego kształcenia podyplomowego, organizację egzaminów i konferencje wirtualne. Symulacje komputerowe. Wczoraj była również mowa o symulacjach. Ja bym wymienił trzy możliwe rodzaje takich symulacji w medycynie. Pierwszy to jest symulacja przypadków klinicznych, symulacja procesów i trzeci to jest symulacja biomolekularna. I postaram się podać przykłady każdego z tych rodzajów. Ja będę starał się pokazać zarówno przykłady zagraniczne, jak i nasze, wzięte głównie z naszej Akademii Medycznej. Pierwszy przykład to jest wirtualne, interaktywne symulacje pacjentów, program, który się nazywa Trauma Mulecz. To jest angielski program, który symuluje przypadki urazowe, w tym również przypadki urazów mózgu. I ten program przedstawia w sposób bardzo realistyczny scenariusz takiego zdarzenia. Powiedzmy, jest opisywany wypadek samochodowy i ofiara takiego wypadku jest przewożona do oddziału intensywnej terapii w szpitalu. A oprócz tego mamy symulację niedokrwienia mózgu. U podstaw tej symulacji leży model matematyczny i to, co Państwo widzą oznaczone kolorem niebieskim, to jest mózg w pełni ukrwiony, natomiast w zależności od różnych zabiegów podejmowanych przez studenta obsługującego ten program może wystąpić niedokrwienie. To znaczy widoczny jest bezpośredni rezultat jakichkolwiek działań podejmowanych na stan ukrwienia mózgu. Jeżeli ten stan się pogarsza, to wówczas ten mózg zabarwia się na kolor czerwony z podanym wskaźnikiem procentowym niedokrwienia. Inny przykład takiej symulacji klinicznej to jest pacjent, który ma być poddany operacji chirurgicznej i tutaj mamy cały szereg badań radiologicznych, które są dostępne. Te badania student powinien zinterpretować i zaproponować sposób leczenia.
To jest przykład programu opracowanego w naszej akademii. On nosi nazwę Multimedialny Poradnik Lekarza Dyżurnego. No i jest to program dość typowy, jeśli chodzi o tego rodzaju programy. To znaczy składa się on z badania podmiotowego, czyli wywiadu z pacjentem, badania przedmiotowego, czyli badania przeprowadzanego na pacjencie, rozpoznania wstępnego, badań dodatkowych, które są dostępne, rozpoznanie końcowe i wreszcie postępowanie. Mamy dość skromną bibliotekę 4 przypadków, 3 pacjentów dorosłych i 1 dziecka w tym programie. No, tu jest przykład, jak to może działać. Przez wybranie odpowiedniego obszaru ciała, na przykład tego obszaru na klatce piersiowej, możemy osłuchiwać tony serca na przykład. Mamy do dyspozycji również cały szereg badań obrazowych, mamy rozpoznanie wstępne i jeżeli to rozpoznanie wstępne jest prawidłowe, to wówczas możemy przejść do postępowania z pacjentem i tu jest cały szereg leków, prawda, które osoba obsługująca dany program może wybrać. Drugi przykład symulacji, o którym mówiłem, to była symulacja procesów. I tutaj chciałbym pokazać taki symulator znieczulenia ogólnego. To jest amerykański program opracowany w szpitalu afiliowanym przy Uniwersytecie Harvarda. I u podstaw tego symulatora leży wielokompartmentowy model organizmu ludzkiego, w którym mamy takie kompartmenty, na przykład jak kompartment pęcherzykowy, krew tętniczą, literami VRG jest oznaczony mózg, tkanka mięśniowa, tkanka tłuszczowa i wreszcie kompartment krwi żylnej. To jest obwód aparatu do znieczulenia. Wysokość słupka jest proporcjonalna do stężenia anestetyku w danym kompartmencie. I tu możemy wybrać sobie cały szereg różnych rzeczy, na przykład rodzaj środka znieczulającego. Tutaj został wybrany izofluran, wagę pacjenta, następnie przepływ gazu z aparatu do znieczulenia, wentylacja pęcherzykowa, czyli ilość powietrza wprowadzanego do płuc w ciągu minuty i tak zwany rzut serca, czyli ilość krwi pompowana przez serce w ciągu minuty. To jest przykład symulacji, którą ja bym nazwał takim znieczuleniem czasooptymalnym, to znaczy znieczuleniem pacjenta w jak najkrótszym czasie. Co tutaj widzimy? Mianowicie to jest stężenie podawane z aparatu, tym kolorem jasnozielonym. Kolorem ciemnozielonym jest stężenie w kompartmencie pęcherzykowym, czyli w płucach, a linią czerwoną jest oznaczone stężenie w mózgu. Więc widzimy, o ile stężenie w mózgu jest opóźnione w stosunku do tego, co się dzieje na przykład w płucach. I takie znieczulenie czasooptymalne polega na tym, że anestezjolog ustawia maksymalne stężenie w pierwszej fazie. Po pewnym czasie i w tym czasie to stężenie w mózgu zmierza do tej wartości wymaganej, która jest oznaczona szarą linią. Później zamyka zawór na 2-3 oddechy i później ustawia ten zawór na jakimś stężeniu, które już ma być kontynuowane w dalszym ciągu zabiegu. I widać, że to stężenie w mózgu stabilizuje się na tej wymaganej wartości i zostało to osiągnięte w jak najkrótszym czasie. Modelowanie i symulacja biomolekularna to jest odrębna, bardzo obszerna dziedzina i tu jest podana sekwencja działań związanych z taką symulacją. Natomiast do czego to może służyć? No więc to jest dziedzina, która służy przede wszystkim do projektowania leków. I jako przykład można podać poszukiwanie leku, który by zabezpieczał przed chorobami autoimmunologicznymi tarczycy. Choroby autoimmunologiczne są to takie choroby, w których własne przeciwciała niszczą jakiś organ. Na przykład w tym przypadku tarczycę. I działanie leku polega na zablokowaniu tych miejsc, do których mogą się przyczepić te przeciwciała, czyli takich receptorów. I oczywiście znamy strukturę tego receptora i poszukujemy takiej struktury leku, która by była ściśle dopasowana do tego receptora i w ten sposób mogła ten receptor zablokować. Inny przykład to są leki stosowane w leczeniu
nadciśnienia tętniczego, które właśnie zostały zbudowane przy pomocy tej techniki. No a to jest taki przykład wizualizacji, prawda, którą możemy osiągnąć przy pomocy tego rodzaju programów. Rzeczywistość wirtualna, czyli symulacja komputerowa trójwymiarowego środowiska, no, znajduje ona szerokie zastosowanie w medycynie, w takich dziedzinach jak wizualizacja złożonych zbiorów danych, badania naukowe, szkolenia, planowanie zabiegów chirurgicznych i terapia, telerobotyka i telemedycyna, rehabilitacja i modelowanie. Tu mamy przykład zabiegu wkłucia do żyły, który może być realizowany właśnie przy pomocy takiego programu symulacyjnego. To znaczy student może się przygotowywać najpierw trenując przy pomocy tego rodzaju programu, a później przechodzić do już takich wkłuć na rzeczywistych pacjenta. To jest przykład symulacji mikrochirurgicznych. No, w chirurgii jest coraz więcej robotów różnego rodzaju i są rozwijane, jest rozwijana tak zwana chirurgia nieinwazyjna, inaczej nazywana chirurgią przez dziurkę od klucza. I oczywiście jest konieczność szkolenia ludzi, chirurgów. To są zupełnie innego rodzaju umiejętności niż te, które posiada chirurg wykonujący klasyczne operacje. Profesor Religa powiedział kiedyś, że ten etap kardiochirurgii, którą on się zajmował, to była tak zwana kardiochirurgia romantyczna. A to jest już coś zupełnie innego i ci ludzie muszą być właśnie szkoleni przy pomocy odpowiednich symulatorów do przeprowadzania tego rodzaju operacji. No, głośny był jeśli chodzi o chirurgię na odległość, to głośny był taki projekt Lindbergh, gdzie chirurg ze Stanów Zjednoczonych operował pacjenta w Strasburgu we Francji. Chciałbym się zająć teraz planowaniem zabiegów chirurgicznych przy pomocy odpowiednio zaawansowanego oprogramowania i tutaj duże osiągnięcia w tej dziedzinie ma Surgical Planning Laboratory w Bostonie. I są dwa rodzaje oprogramowania. Jedno się nazywa 3D Slicer. Jest to oprogramowanie freeware'owe. Można sobie to oprogramowanie ściągnąć. Jest to oprogramowanie do wizualizacji, rejestracji, segmentacji i kwantyfikacji danych medycznych. I drugie oprogramowanie SPL Viz. Jest to narzędzie wizualizacji plików MRML. I tutaj pokażę, jak działa ten 3D Slicer. To, co Państwo widzicie tutaj na zielonym kolorem zaznaczone, to jest rekonstrukcja mózgu człowieka na podstawie zdjęć tomografii komputerowej i ten zielony kolor oznacza guz mózgu. W ten sposób chirurg może bardzo dobrze przygotować się do operacji, prawda? On po prostu ma wizualizowane trójwymiarowo całe pole operacyjne i stopień przygotowania jest oczywiście znacznie lepszy niż gdyby nie dysponował tego rodzaju narzędziem. To jest to drugie oprogramowanie, SPL Viz, to jest po prostu przekrój przez czaszkę, którą pokazywałem poprzednio, również z tym zaznaczeniem kolorem zielonym. Teraz te oprogramowania umożliwiają na przykład obliczanie objętości niektórych fragmentów, no więc na przykład oblicza się objętość guzów nowotworowych, można w ten sposób oceniać postęp terapii, albo na przykład obliczyć objętość wątroby. I to jest bardzo istotne przy przeszczepach wątroby, dlatego że na tej podstawie możemy ocenić, czy taka wątroba nadaje się do pobrania fragmentu i przeszczepienia na przykład dziecku. Są takie przeszczepy, że pobiera się fragment wątroby od rodzica, jednego z rodziców dziecka i wszczepia dziecku. Teraz wykłady, ćwiczenia i podręczniki. Wykłady, no to jest takie miejsce w internecie, to jest Uniwersytet w Pittsburghu, które się nazywa Super Course, gdzie jest dostępnych około 300 wykładów napisanych przez chyba kilka tysięcy nauczycieli akademickich i wykłady te są dostępne w języku angielskim, a część nawet w chińskim, rosyjskim i japońskim. I te wykłady są dostępne, nieodpłatnie można z tego korzystać. Głównie one się wiążą z epidemiologią i zdrowiem publicznym. A tutaj teraz nasze własne osiągnięcie, to znaczy mówię o zakładzie anatomii
naszej Akademii Medycznej i tutaj Zakład Anatomii kierowany przez profesora Ciszka opracował zakład Atlas Anatomii Radiologicznej. I można, to jest jedno zdjęcie z tego atlasu, zdjęcie klatki piersiowej i tu jest widać cały szereg obrazów, które studenci mogą oglądać oczywiście i uczyć się w ten sposób anatomii. Trzeba powiedzieć, że nauka anatomii bardzo się zmieniła w stosunku do tego, co się powszechnie kojarzy z zajęciami w prosektorium. Około 30% materiału egzaminacyjnego to jest anatomia radiologiczna, czyli student musi omawiać rzeczy widziane na różnych obrazach. No to jest inny przykład zdjęcia, oczywiście zdjęcia dłoni wziętego z tego atlasu. A tutaj mamy leksykon osteologiczny, czyli wszystkie terminy po łacinie i w języku polskim. To również jest wszystko dostępne w internecie. Materiał egzaminacyjny, i przypominam sobie, co wczoraj powiedział pan profesor Galwas, że chciałby, żeby wszystkie pytania były dostępne. Około 3,5 tysiąca zdjęć z poprzednich egzaminów jest dostępnych w internecie. Studenci mogą z tego korzystać i oczywiście no, szansa trafienia na któreś z tych zdjęć jest dosyć mała, no ale w każdym razie cały materiał egzaminu jest dostępny do tego, żeby wykorzystywać to w nauczaniu. Chciałbym tutaj powiedzieć o internetowym laboratorium patologii, bardzo ładnie opracowanym przez Zakład Patologii Uniwersytetu Utah. Ja napisałem w tekście o ranach postrzałowych, które są tam opracowane, ale oglądając je doszedłem do wniosku, że jest to tak drastyczny materiał, że nie będę tego pokazywał. Natomiast tutaj macie Państwo coś powszechnie znanego. Normalna tętnica wieńcowa po lewej stronie i tętnica dotknięta miażdżycą po prawej stronie. Widać, że przekrój tej tętnicy jest mniej więcej o połowę mniejszy w stosunku do tego. Tutaj jest obszar zwapnienia jeszcze widoczny po prawej stronie. W tym laboratorium też jest parę tysięcy zdjęć dostępnych. To jest podręcznik internetowy, najbardziej popularny, najczęściej używany w medycynie, Merck Manual of Diagnosis and Therapy. Jest dostępny nieodpłatnie, można z tego podręcznika korzystać. Różne pytania testowe. To są pytania testowe udostępnione w internecie przez Królewskie Towarzystwo Oftalmologów z Wielkiej Brytanii. No i tu jest przykład takiego multiple choice question, czyli pytania wielokrotnego wyboru. To jest przykład amerykański, video casting, NIH, czyli Narodowe Instytuty Zdrowia. Tutaj jest około kilkuset takich nagrań wideo. W związku z wydarzeniami 11 września udostępniono konferencję na temat wąglika, na przykład jako i środków ochrony przed atakiem terrorystycznym. Aspekty pedagogiczne, psychologiczne i emocjonalne. Największym problemem, jeśli chodzi o e-nauczanie w medycynie, jest według mnie aspekt emocjonalny. Ostatnia rzecz to jest wirtualny uniwersytet medyczny. Jest to szkoła International Virtual Medical School, która zrzesza 50 instytucji z 16 państw. Pierwszy nabór studentów do tej szkoły odbędzie się na jesieni tego roku. To jest strona IVIMEDS, a tutaj są uniwersytety, które uczestniczą w tym projekcie. Przeważają uniwersytety amerykańskie i brytyjskie, natomiast mamy również uniwersytet z Hiszpanii, Izraela, Włoch, o ile pamiętam, i tak dalej. I tutaj w tej szkole będzie zastosowany model mieszany. Oczywiście nie do wyobrażenia jest to, żeby cały kurs medycyny był oparty tylko i wyłącznie na e-nauczaniu. Mieszany model wydaje się najwłaściwszy w kształceniu medycznym. Multimedia, rzeczywistość wirtualna i symulacje różnego typu dają wielkie możliwości kształcenia, bardzo przydatne w związku z rozwojem nowoczesnych technik diagnostycznych i terapeutycznych. I brak lub ograniczenie kontaktu z rzeczywistym pacjentem jest największym problemem w nauczaniu medycyny. Natomiast chciałbym, żeby po prostu pozycja nauczania w naszych uczelniach była bardziej stabilna niż ta skała, która jest pokazana na tym obrazku. Dziękuję bardzo.